Witajcie moi drodzy, dzisiaj vlog z konferencji jeździeckiej oraz szkolenia licencyjnego Polskiego Związku Jeździeckiego z naszym doktorem habilitowanym Marcinem Komosą. Chciałabym Wam pokazać, jak wyglądał pierwszy dzień i drugi dzień, więc zapraszam Was do oglądania. W sobotę odbyła się konferencja Polskiego Związku Jeździeckiego i tu chciałabym Wam opowiedzieć chwilę, o co chodzi z tymi konferencjami Polskiego Związku oraz szkolenie licencyjne. Konferencja oraz te szkolenie licencyjne są potrzebne instruktorom, szkoleniowcom oraz trenerom, by przedłużać swoje licencje szkoleniowców. Tak? Więc my jako trenerzy, instruktorzy musimy się regularnie doszkalać i takie właśnie konferencje Polskiego Związku Jeździeckiego typu jak my właśnie zorganizowaliśmy z doktorem habilitowanym Komosą pozwala na to, by odhaczyć właśnie jedną konferencję, którą wpisuje Polski Związek Jeździecki w to, że już mamy prawie całą ilość właśnie szkoleń, konferencji zaliczoną, by przedłużyć tą licencję. Oraz szkolenie licencyjne tak samo, tak, jest bardzo ważne dla szkoleniowców, ponieważ to samo to daje. Czyli musimy mieć trzy szkolenia licencyjne oraz jedną konferencję odbyte i zaliczone. Powiem Wam tak, że na tą konferencję czekałam z niecierpliwością, ponieważ jest to temat, który bardzo mnie interesuje, czyli cała anatomia konia, biomechanika ruchu, jak pracuje układ szkieletu oraz jak pracują mięśnie, więzadła. I to właśnie na wykładzie w sobotę mogliśmy naprawdę posłuchać. Doktor Komosa, naprawdę powiem Wam szczerze, jest świetnym mówcą i świetnie tłumaczy, bo mówił o bardzo trudnych rzeczach, ale w taki przystępny sposób, że to się samo układało w głowie, to się układało w całość, więc naprawdę zaliczam cały wykład, bo był podzielony na sekwencje, na różne tematy, zaliczam do naprawdę udanych. Ponieważ przesiedziałam cały dzień, całe wykłady od rana do wieczora, tak jak trwała konferencja, byłam przez wszystkie godziny i uważam, że była to jedna z lepszych konferencji, na których miałam możliwość uczestniczenia. Była możliwość zakupienia książki doktora Komosy. Ja tutaj śpieszę ją pokazać. Czekajcie, bo mi tu światełko pada. O, w ten sposób Wam pokażę. Jest to książka bardzo ciekawa, bardzo fajna i tak naprawdę większość rzeczy było poruszanych właśnie na tym wykładzie. Co mnie bardzo cieszy, bo potem jak tą książkę zaczęłam sobie studiować troszeczkę, okazało się, że większość rzeczy było fajnie opisanych, opowiedzianych i można było sobie odświeżyć tą wiedzę, którą zaczerpnęliśmy właśnie na konferencji. Mogłabym tak długo opowiadać o tej konferencji, ponieważ były naprawdę świetne tematy poruszane. Na przykład ostatni temat był taki właśnie używać ostróg czy nie używać ostróg. I doktor wtedy skupił się bardzo na receptorach właśnie odczuwania bólu, tego jak koń czuje, w jaki sposób skóra i te wszystkie receptory funkcjonują. I to był genialny wykład. Powiem Wam, że naprawdę wow. No i przechodząc do drugiego dnia, w drugim dniu było to już jako szkolenie licencyjne i mieliśmy jeźdźców pokazowych, tak? Osoby, które wyjeżdżały na trening z różnymi koniami, było fajne zestawienie koni, ponieważ były konie doświadczone, konie profesory z młodymi amazonkami oraz były starsze konie, ale mniej doświadczone, ze starszymi jeźdźcami oraz były młode konie czteroletnie, które miały swoje problemy, tak jakby właśnie w treningu, w szkoleniu konia 4-4,5-letniego. Więc warto było popatrzeć, bo można było naprawdę wyciągnąć dużo fajnych uwag oraz zadań, które doktor proponował na różne zachowania i właśnie problemy, które wynikają w treningu. No i tutaj wzięłam też udział z Etną w tym szkoleniu i skupiliśmy się na skokach i to były pierwsze nasze skoki od czasu, w którym kobyłka była w klinice, rekonwalescencja, wdrążenie, utrwalenie i tutaj rzeczywiście bardzo się cieszyłam, że wyszedł ten moment tak, że właśnie z doktorem wprowadzaliśmy Etnę. Zaproponował fajne ćwiczenia, pomógł mi ją zrelaksować przed przeszkodą, pomógł mi zrobić tak, żeby ona się nie nakręcała na przeszkody, a wręcz bardzo spokojnie i sama czujna była przed przeszkodą i nie oczekiwała ode mnie 100% prowadzenia. Byłam bardzo zadowolona z tego treningu, bo był niezwykle owocny. Zatrzymaj. Nawet już nie będę tego spróbowania. 1, 2, 2,
równo, tak. Prawa ręka do przodu. Równo, 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 równo. Świetnie. Łydka lewa. Tak, 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 tak. Bardzo dobrze. Równo, 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 równo. Świetnie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Było w rytmie. Tak, tak. Ściana. Jedź, jedź, jedź. Tak, 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 tak. Widziałaś? Tak, tak, dobrze. Równo, równo, prawa łydka, tak, prawa ręka do przodu. Równo, 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 równo. Super, dobrze. Miałam nieodparte wrażenie, że wszyscy byli zadowoleni z tego szkolenia i nie chcę mówić za wszystkich uczestników, choć byli bardzo liczni, bo ponad prawie 40 osób przyjechało na to szkolenie. Dla nas to jest sukces, ponieważ mieliśmy wszystkie pokoje zajęte, mieliśmy pełną salę osób szkolących się na konferencji oraz mieliśmy widownie na niedzielnych treningach w 100%. Osoby były zaangażowane, zainteresowane, zadawały pytania. Bardzo dużo dyskusji się rozwijało fajnych, co bardzo mnie cieszyło na przykład, bo o to chodzi w szkoleniach. Chodzi o to, żeby wywoływać dyskusje. Nie tyle właśnie kontrowersje, tylko dyskusje. A dlaczego, a co, a po co, a dlaczego tak się koń zachował, dlaczego doktor zrobił tak, a nie inaczej, dlaczego takie rozwiązanie proponujesz. I to się działo na tym szkoleniu i było naprawdę świetnie, ponieważ konie się zmieniały, treningi, czyli zadania na treningach, które były zaproponowane przez doktora, zdawały w 100% egzamin. W sensie takim, że konie się poprawiały, jeźdźcy się poprawiali, efekty były naprawdę przyzwoite. Tak, dobrze, 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 równo, tak, tak, jeśli, tak, 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 ok, dobrze jest. Równo, tak, dobrze, 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 cały czas. Równo, 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 super. Nie przejmuj się nogą, jedziemy. Tak, 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 ok. Dotąd jedź, 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 równo, 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 równo. Dobry, tak? Jedź, 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 tak, 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 tak. Okej, super, i starczy. Moi drodzy, to na tyle. Dziękuję Wam, że jesteście z nami, dziękuję Wam, że dobrnęliście do końca, mam nadzieję. I zapraszam Was na takie szkolenia. My jesteśmy stadniną, która bardzo stawia na szkolenia, bardzo stawia na rozwój instruktorów, trenerów, szkoleniowców oraz stawia na rozwój naszych jeźdźców, czyli w momencie, kiedy mamy możliwość zorganizowania szkolenia, robimy to. Więc patrzcie, moi kochani, na nasz kalendarz, sprawdzajcie nasze aktualności, tak by być na bieżąco. Już niedługo pojawi się kalendarz szkoleń na 2022, tak żebyście mniej więcej wiedzieli, co będzie się działo, w jakich terminach w naszej stadninie. Ja tymczasem, moi drodzy, się żegnam. Dziękuję, że byliście i obejrzeliście. Oglądajcie nas na innych social media, a ja tymczasem się żegnam. Pozdrawiam serdecznie.